stron Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Przeciw prostokąta, trójkąta prostokątnego, równoramiennego ma długość 10 cm. Oblicz pole i obwód tego trójkąta. No to rysujemy sobie trójkąt prostokątny. Bardzo ważne jest to, że on jest równoramienny. I mamy tutaj, że przeciw prostokątna ma długość 10 cm. Czyli tu mamy jakąś niewiadomą i tu mamy jakąś niewiadomą. Ale jesteśmy w stanie to sobie wyliczyć na dwa sposoby. Pierwszym, twierdzeniem Pitagorasa. Albo drugie, ze znajomości przekątnej kwadratu. No to lecimy. Twierdzenie Pitagorasa. Przyprostokątna kwadrat plus przyprostokątna kwadrat równa się przeciwprostokątna. Też kwadrat. A przekątna kwadratu to jest D równa się A pierwiastek z dwóch. Tutaj ze sobą dodajemy, mamy 2A kwadrat równa się 10 razy 10, to jest 100. Tutaj natomiast za D podstawiamy dyszkę. I dzielimy na liczbę przy niewiadomej. I odwracamy. Tutaj dzielimy na liczbę przy niewiadomej. I pierwiastkujemy. Możemy to rozbić na 25 razy 2. Wtedy z pierwiastka z 25 wyciągamy piąteczkę, a pod pierwiastkiem zostaje nam 2. Oczywiście w centymetrach. Tutaj usuwamy niewymierność z mianownika. Doklejamy do góry. Na 2 dzielimy 5 pierwiastka z 2. Sposób, który wybraliście, aby policzyć A, jest oczywiście dowolne. My mamy obliczyć pole. Pole to oczywiście A razy H przez 2. Tutaj jest totalnie nieważne, które jest A, które jest H, bo przede wszystkim tak, mamy tutaj dwie takie same wartości, a nawet jakby się różniły, to A razy B czy B razy A, to oczywiście to samo, bo mnożenie jest naprzemienne. I tutaj będziemy mieć tak, pierwiastek z 2, razy 5 pierwiastków z 2 na 2 i lecimy. Liczba z liczbą, pierwiastek z pierwiastkiem. Czyli mamy 25, bo pierwiastek z 4 to 2, to nam się skraca. Centymetrów kwadratowych, obwód natomiast to A, dodać A. I dyszka. To możemy ze sobą zredukować. I zapisujemy tak. Centymetrów. Bo coś, co ma pierwiastek, nie możemy dodawać z tym, co nie ma tego pierwiastka. Mamy taki zapis, albo oczywiście możemy to dać przed nawias, a przed nawiasem byłoby dyszka, więc tutaj by było 10 pierwiastków z 2 plus 1. Wszystko w zależności, jak zapisujecie to sobie na lekcji. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.